Hej wszystkim, tu Glitch, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i szczerze nie wiedziałem, czy mam nagrywać ten filmik, czy warto jest to nagrać, ale ostatnio na moim streamie, który miał miejsce 15 kwietnia, czyli o dziwo w noc hakerów na MSP, stała się sytuacja dość nieprzyjemna i właśnie jakaś hakerka przejęła mojego streama na YouTubie i robiła mega dziwne rzeczy. Ja oczywiście mam fragmenty streama zapisane na moim komputerze i pokażę wam, co się działo podczas tego streama i przybliżę wam trochę też sytuacje, które się działy, bo nie wszystko widać na tym nagraniu. Więc tak, zaczynajmy. 15 kwietnia tego roku robiłem streama z okazji nocy hakerów na MSP2. I ten stream miał się niczym nie wyróżniać, miał to być zwykły stream humorystyczny, dla żartów, dla śmiechu. Mieliśmy się trochę pobawić, pograć i tyle. Jednakże już podczas tego streama działy się mega dziwne rzeczy z moim sprzętem, które były ewidentnym ostrzeżeniem dla mnie, które ja ignorowałem. Przy okazji powiem tylko, że moje streamy robię zawsze w niedzielę o godzinie 19 na tym kanale, więc jeśli ktoś jest chętny i ciekawy, to zapraszam. O moich streamach także informuję was na moim Instagramie, także wyjdźcie, bo warto. Wracając do mojego streama, to podczas streamowania mój sprzęt zaczął szaleć. Mój OBS zaczął robić dziwne rzeczy, zaczął mi się strasznie zacinać, co nie było kompletnie moją ingerencją. Mój mikrofon postanowił mnie sam z siebie wyciszać i robił to w najmniej oczekiwanych momentach. Ponownie robił to bez mojej ingerencji jakiejkolwiek. Moja muzyka też odwalała jakieś dziwne rzeczy na streamie, bo przełączała się, wyłączała się, albo uruchamiała piosenki, których w ogóle nie miałem na swojej playliście, co było mega dziwne, ale starałem się bać to na żarty, śmiać się z tego, do momentu, aż moim widzom na ekranie ukazał się mega drastyczny obrazek z dość dziwnym dźwiękiem. I chwilę po tej sytuacji mój komputer całkowicie się wyłączył, nie miałem kontroli nad moim streamem, ani nad komputerem, jednakże mam nagranie ze streama, na szczęście, które wam pokażę, ale ostrzegam, że początkowe nagranie jest mega drastyczne i jest trochę niepokojące. Także, żeby nie było, ostrzegałem was. Na filmy wciąż kładam pasję, odrzucam rezygnację. Witajcie, obywatele Królestwa Masp. Pewnie zastanawiacie się, kim jestem, co tu robię i jakie mam cele. Moje imię to Kolchotky. Zostałam stworzona dzięki mocy wspomnień, mocy siat ze stopu inkowego oraz martwych kaczuszek w kolorze lasarenkowym i z nutki polipropylenu, chociaż mogę wam się wydawać czymś nowym. Czymś, co dopiero zaistniało i ideą, która dopiero się zrodziła. To mogę wam zapewnić, że znamy się o wiele dłużej niż myślicie. Pozwólcie, że dam wam chwilę na zastanowienie, a w międzyczasie opowiem wam trochę o moim planie. Dobrze, hihi? Kiedy udało się wam pokonać Klausa, moja rodzina została zmuszona na życie w nędzy, biedzie i ubóstwie, w zapomnianym świecie, który może wydawać się całkowicie niedostępnym i odciętym od innych królestw. Wiecie jakim? Nie chodzi o Podlasie, ani o łódzkie zjeby dripowe. Mówię tutaj o Buni Planet. Świat ten jest pełen krwiożerczych bestii, które tylko czekają na moment, aby cię złapać i pożreć na oczach twojej rodziny. Nic dziwnego, że świat ten został odcięty od reszty królestw. Jednakże Bunis są bardzo cennym gatunkiem, który niestety w każdej chwili może wyginąć, a ich moce są cenne i potężne. Mówi się, że gdy zgromadzimy wszystkie Bunis w jednym miejscu i damy im dobrą zapłatę, to spełnią one jedno życzenie. Życzenie tak potężne, że jest w stanie zmienić cały świat, zmienić kierunek obracania Ziemi, czy też zamienić dzień z nocą. Niestety, jak już wspomniałam, Bunis są żądne krwi i jedyna zapłata, jaką są skłonne przyjąć, to krew i życie innych istot. Dlatego też Klaus postanowił zaatakować i zniszczyć Królestwa Masp, bo dzięki takiej ilości krwi może wypowiedzieć życzenie tak mocne, że zmieni bieg królestw i napisze je od nowa i uwolni świat od dewastacji. Niestety mojemu ojcu nie udało się tego dokonać, ponieważ dzięki mocy Firls i ostrza, którym go zraniono, nie był on w stanie kontynuować swojego planu. Tak, dobrze słyszycie. Klaus to mój ojciec. A jako dobra córka chcę spełnić jego misję, podczas gdy on wciąż leczy ranny po walce. Nie będę ukrywać, że to, co zamierzam zrobić, sprawia mi nie lada przyjemność. Bo jakbyście się czuli, gdy chcąc komuś pomóc i prowadząc kogoś za rękę na początku waszego życia, jedyne co otrzymujecie to wyzwiska, śmiech i plucie w twarz? Jeśli nic wam to nie mówi, to pozwólcie, że pokażę wam moje prawdziwe ja.
Poznajecie mnie teraz. Przyjaciółkę każdego. Tą, która była DLA was zawsze, ale to wy nie byliście DLA mnie? Doznałam w tym życiu tyle skurwysyństwa tylko za to, że chciałam DLA was dobrze. I to wy udajecie tutaj ofiary, podczas gdy wasza ofiara stoi prosto przed wami? Jesteście żałośni. Nie macie w sobie ani trochę godności człowieka, nie wspominając już o litości. Pozwólcie, że wrócę do swojej nowej tożsamości. Pewnie myślicie, że teraz zrobię to samo, co mój ojciec i będę próbowała zniszczyć wasze żałosne królestwa. Jednak mam inne plany, chociaż do zniszczenia was za chwilę przejdziemy. Skoro nie mam teraz zamiaru was zniszczyć, to możecie się zastanawiać, jak chcę wykorzystać potęgę Bunis. Pozwólcie, że wam pokażę. Okazuje się, że wszystkim dobrze wam znana Luna nie jest nikim innym jak anielskim potomkiem Fejm Świata, sprytnie ukryta w przebraniu psa. Jedna kropla jej krwi równa się 100 ofiarom z waszego królestwa. Imponujące, co nie? Z tak potężną ofiarą, jaką jest Luna, jestem w stanie bez problemu wypowiedzieć moje życzenie, które sprawi, że królestwo Masp zniknie z powierzchni ziemi, a na jego miejsce pojawi się nowe i o wiele lepsze królestwo. Myślę, że nie ma potrzeby tego przedłużać, szczególnie gdy znacie już mój motyw. Mogę wam tylko obiecać, że nie poczujecie żadnego bólu, chociaż nie jestem tego pewna. Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Nie chowaj się, to jest rozkaz! Potęgo węgla, przemień mnie! Możesz sobie dręczyć wszystkich obywateli Królestwa Maski, ale nigdy, przenigdy nie zadzieraj ze mną i moją Luną. Myślisz, że zdołasz mnie pokonać? Jesteś śmieszna. Moja potęga jest większa od twojej. Popatrz lepiej, kto to mówi. Jakaś różowa landryna, której nikt nigdy nie lubił, bo myślała, że ma fajny styl i bogatego starego. Nie wspomnę już nawet o tym, że nikt nie szanuje już twojego starego. Możesz mieć hajs od tatusia, ale to ja mam potęgę darmozjada i moc niezwykłą. I podsumowując to, co teraz powiedziałam, to jesteś żałosna i nara. Co niby zrobisz? To na mnie nie działa! Jestem rajtuza odporna! Co to kurwa miało być, przepraszam? To jeszcze nie koniec. Może udało wam się pokonać jednego z moich pionków, ale po każdym z nich będzie następny. Możecie się cieszyć swoim zwycięstwem, ale już wkrótce nie będzie wam tak do śmiechu. Więc tak wyglądało przejęcie mojego streama. No, nie powiem, akcja jest mega dziwna. Z tego co wiem, to o tej hakerce powstał jeszcze jeden odcinek, w sumie to nawet nie jeden, bo kilka filmików na innych kanałach i jeden z tych filmów wam podlinkuję w opisie mojego filmu. Mega dziwna akcja, naprawdę. Na szczęście później stream już był normalny, było owszem parę jumpscare'ów, ale już było dość normalnie. Także mega dzięki za obejrzenie. Koniecznie piszcie, co o tym myślicie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, komentowania. Do niczego nie zmuszam, albo zmuszam. Cześć, na razie. Pa, pa.